Bieżące dane o wykrywanych zakażeniach koronawirusem są bardzo alarmujące. Według środowego raportu na terenie miasta Suwałk oraz trzech najbliższych powiatów – suwalskiego, sajneńskiego i augustowskiego – wykryto łącznie ponad 100 nowych zakażeń. W ciągu ostatnich 48 godzin na tym samym terenie zakażenie lub następujące po nim powikłania zabiły 20 osób. Nie bez kozery więc apel o respektowanie obowiązujących zasad sanitarnych wystosowała Ewa Jakubowicz, pełniąca obowiązki wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Jak poinformowała, sytuacja epidemiczna w Podlaskiem istotnie się pogarsza. Według przytoczonych przez nią danych w okresie od 11 do 17 października wirusem wywołującym SARS-CoV-2 w województwie podlaskim zakaziły się 1784 osoby. Miesiąc później, między 11 a 17 listopada, ilość wykrytych tu zakażeń wyniosła 4759. Niedopuszczalna jest akceptacja lekkomyślnego niweczenia wysiłków w walce z epidemią poprzez świadome lekceważenie ograniczeń, których nieprzestrzeganie prowadzi do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się epidemii, podkreśla wojewódzka inspektor sanitarna i przypomina, że obowiązujący rygor sanitarny w postaci zachowania dystansu społecznego, noszenia maseczek ochronnych oraz higieny rąk powinien być respektowany. W środowym ogólnopolskim raporcie covidowym poinformowano o ponad 28 tysiącach zakażeń i 460 ofiarach śmiertelnych. Są to dane za jedną dobę.